Dzień dobry widzowie kanału Endychońskiego i mojego Ziggy Texas. Witam was dzisiaj w ten bardzo uroczysty dzień. Mamy nie tylko niedzielę, ale również Independent Day, Dzień Niepodległości. No i z moim specjalnym gościem dziś chcielibyśmy o tym porozmawiać, na ile jeszcze mamy tej wolności, a jeśli czujecie, że nie mamy tej wolności, to co zrobić, aby tą wolność odzyskać. Dziś moim gościem jest Dawid Pawłowski. Witam Dawida. Cześć Dawidzie. Jak się masz? Powiedz, jak u ciebie w Kanadzie? Jaka pogoda? Powiedz coś o dzisiejszym dniu. No, wszystkiego tam życzę wam najlepszego w Ameryce. Dziękujemy. Wielki dzień, w których nasi potężni wojowie też tam się tam udzielali później, już w tych bitwach, też późniejszych. Także Happy 4th of July. Dziękujemy, ale życzymy tego wszystkim na całym świecie, a szczególnie dzisiaj Kanadzie, która stała się polem doświadczalnych sił ciemnych. My dzisiaj pewnie więcej o tym będziemy mówili, Dawidzie. No było strasznie gorąco ostatnio. Nie tylko pogoda, ale w ogóle, jeżeli chodzi o, no nie nazwę tego prawem, tylko bezprawie, żyjemy dalej na dzikim zachodzie, tylko różnica jest taka, że odebrano nam broń. Dlatego troszeczkę ci zazdroszczę, bo w tym Teksasie możesz nosić kolta i czujesz się jak mężczyzna, tak, który ma prawa konstytucyjne, które obowiązują nadal. Niestety tutaj zaczyna się Muppet Show w nieciekawej wersji. Ja bym powiedział Muppet Show zmieszany z grecką tragedią. No i niestety jako taki czubek tego miecza odczuwamy to jako pierwsi i najboleśniej na początku, tak? Dawidzie, to było widać, że są wybrane państwa na świecie, na których dokonuje się tego eksperymentu bardziej intensywnie niż gdzie indziej. I takim pierwszym, dla mnie symptomatycznym pewnym przykładem był Izrael, gdzie tak intensywnie wprowadzono nakazy, zakazy, restrykcje i obowiązkowe szczepienia, że wydawało mi się to w pewnym sensie jakimś urojeniem, ale to jest prawda. Dzisiaj na paletę trafiła Kanada. Będziemy o tym rozmawiać, ale ja chciałbym, szanując to, że oglądają nas setki, tysiące ludzi i komentują również to, co my mówimy na tym kanale, chciałbym się odnieść do kilku takich komentarzy, jeśli pozwolisz. Tak, oczywiście. Słuchajcie, wiecie co? Bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję za komentarze, za wszystkie. Ale powiem wam, że byłem bardzo uradowany, że po ostatnim naszym live'ie nie widziałem żadnego hejtu. Co mnie już nie dziwi, jeśli ten hejt jest. No, ludzie mają prawo do wyrażania opinii. Jeśli to robią w kulturalny sposób, to jak najbardziej, prawda? Ale tutaj, po tym ostatnim, miałeś tak dużo poparcia za to, co robisz, za twoją postawę, za to, co robi Artur, że wydaje mi się, że tam się same świetliste istoty znalazły. Ja przeczytam kilka z takich komentarzy, a przy niektórych będę cię prosił, żebyś się odniósł do nich, dobra? Dobrze. Tomasz Konieczny pisze tak. Dziękuję Dawidzie za twoje piękne świadectwo. Ja jestem od 16 lat niepijącym alkoholikiem. Często, nawet w pijackim amoku, modliłem się i prosiłem Boga, żeby pomógł wyrwać mi się z pęd nałogu. Ja sam wtedy nie wiedziałem, czy i w jaki sposób ktoś mógłby mi pomóc. Pan Jezus, do którego obrazu zwracałem się wtedy i robię to po dzień dzisiejszy, wysłuchał mnie i znalazł sposób, aby mnie ocalić. W dodatku ten sposób okazał się być dla mnie całkowicie bezbolesny, ponieważ ja nawet nie pamiętam tego najtrudniejszego okresu. To no, jest świadectwo, ale tak, proszę. Chciałbym się odnieść, bracie, piękne świadectwo, ale do jednej rzeczy. Nie daj sobie wmówić, że jesteś nadal alkoholikiem. Ja pamiętam, jak byłem alkoholikiem i narkomanem, też
próbowałem iść na AAA spotkania. Pierwsze, co mi powiedzieli, dali mi taką książkę i z ich takimi przykazaniami. I pierwsze, co tam jest napisane, że jeżeli jesteś alkoholikiem, zawsze będziesz alkoholikiem. Chcę ci powiedzieć, że to jest kłamstwo z piekła rodu. Nie jesteś alkoholikiem. Jeżeli Bóg cię uwolni, jesteś wolnym człowiekiem. To nie jest tak, że dostałeś ten miecz drewniany od Rzymianina, prawda? I jesteś wolny w momencie, kiedy ten miecz otrzymałeś, tak? Nie ma powrotu do niewolnictwa, także stałeś się obywatelem Boga żywego, Królestwa Bożego, jesteś nowym stworzeniem, także to jest kłamstwo, które na ulicach właśnie dużo alkoholików mówi, że no, ale ja zawsze będę się borykał. Nie, to jest bzdura. To jest tak stworzone przez system myślenia światowego, czyli taka psychologia bezduchowności, która jest oparta tylko na, jak to się mówi po angielsku, assumptions, tylko przypuszczeniach, tak? Czyli to jest takie stygmatyzowanie jakby celowe, tak. Ażebyś ty nigdy nie czuł się wolnym człowiekiem. Tak, to jakby normalnie stworzenie sobie następnego tego klienta, żeby był na jakiś tam psychotropkach. Ale wiesz co, ty mi dzisiaj otwarłeś oczy, bo ja ciągle mając to w głowie, myślałem sobie właśnie w taki sposób o alkoholikach, że oni nigdy się nie wyzwolą. To jest nieprawda, bo Bóg potrafi to zrobić w każdym momencie. Oczywiście, no ja jestem tego świadectwem i znam wielu ludzi, ja bym powiedział, że przez tyle lat tysiące ludzi, których Bóg uzdrowił w imieniu Jezusa Chrystusa. Także nie dajcie się okłamać przez system światowy. Psychologia, ja nie mówię, że cała psychologia jest zła, tylko psychologia bez duchowności, bez oparcia chrześcijańskiego jest nic nie warta. To jest moja opinia. 17 lat jestem na ulicy jako człowiek, który wyciąga ludzi z nałogów. No oprócz tego 10 lat na takie życie ulicy, czyli 20, prawie 30 lat można powiedzieć, uliczna psychologia. I to jest moje zdanie. Tak? Dziękuję ci za tę opinię. Jesteś wolny. Tomku, jesteś wolny i mam taką nadzieję, że pomoże to również wielu innym, którzy myślą o sobie, że nigdy nie mają szans wyjść z tego nałogu. Jesteście wolni. Amen. I czci Boga, Tomku, w duchu. Pamiętaj, że obrazy i inne figurki to nie jest Bóg. Cześć mamy oddawać tylko Bogu w Duchu Świętym i w prawdzie. I zobaczysz, że Bóg cię pobłogosławi i mam nadzieję, że się spotkamy kiedyś. Mam pytanie takie z gatunku lżejszych. Syn Gromu pyta, czy na ścianie za twoimi plecami wisi portret króla Jana III Sobieskiego? Tak jest. Nie tylko. Tutaj niżej jest Batory i te obrazy, jak wiele innych, są namalowane przez moją żonę. Wow. Pięknie maluje, naprawdę ma niesamowity talent. Setki tych obrazów mamy i chcemy wtargnąć w galerie, w inne rzeczy. Także jest naprawdę artystką. Jest niesamowite, bo jest takim bardziej samoukiem. Powiedz mi, pewnie ty tego nie możesz powiedzieć, chociaż może tak. Dlaczego właśnie maluje królów polskich? Oj, no to jest bardziej przeze mnie, dlatego że ja pochodzę z rodziny szlacheckiej i moi pradziadowie walczyli i z Turkami, i z Moskalami, także mój herb to jest w tarczy na pagórku 3 wbite strzały na zielonym pagórku, także no działo się w mojej rodzinie, też moja rodzina Czyli twoja żona poczuła tę energię i dlatego to maluje. Tak, no husaria, historia, po prostu to jest moja pasja i ona tak się wkręciła w to. Piękne. Także. Teresa Oszczapińska pisze tak, bardzo ciekawa historia. Wydaje mi się, że Dawid był jako dziecko atakowany przez złe moce, już jako mały chłopiec, dlatego że już wtedy
Siły ciemne wiedziały, że ma w sobie niesamowite światło, które było zagrożeniem dla demonów i dlatego chciały je zniszczyć. Czy masz opinię na ten temat? Tak, no w momencie, kiedy zostałem, no, zostałem nowonarodzony, tak, stałem się chrześcijaninem, zacząłem czytać Biblię, zacząłem być częścią wyganiania demonów na początku, czyli demonologia, tak, 101, później bycie egzorcystą, tak, no po katolicku tak by to się nazywało, bo wyganiałem setki ludzi demony, co wszystko mamy nagrane, bo tak jak wspominałem, bierzemy kamerę wszędzie z różnych powodów, też bezpieczeństwa. Tak. Także na 100% było to demoniczne. Teraz to rozumiem, tak. No widziałem piołun, no widziałem potężną skałę, nie wiem jak to określić, to było wypełnione ogniem i była tam istota, która po prostu, czy istoty. Wiesz, widziałem katastrofę na ziemi. Będę miał takie pytanie, które się właśnie odnosi do tego, o czym mówisz, do piołuna prawdopodobnie. Ja je przeczytam może teraz, bo jest na samym końcu. Adam Kułakowski pyta: Dawid, mam pytanie, jaką Biblię czytasz? Ja czytam King James Bible prawie 50 lat i nigdy nie doczytałem, żeby było w tym Piśmie Świętym napisane coś takiego jak o planetach. Czy mógłbyś się do tego odnieść i powiedzieć też, jaką Biblię czytasz? Jest to z greki kula, tak? Kula. Ja czytam, powiem szczerze, nie tylko King James Bible, ale najbardziej lubię King James Bible, ale powiem wam tak, ja żyłem w Grecji 5 lat. Wiele jest tematów, które słyszałem, że o, ta Biblia lepsza, ta najlepsza, ta kłamie. Tak, są różne wersje, nie wszystkie są poprawne, stuprocentowe i są też niektóre zakłamane, zmienione przez na przykład Jehowych, tak? To już jest odrębny temat, ale mówimy o tych stricte takich Bibliach, które chrześcijanie, my jako chrześcijanie czytamy. Posłuchajcie, ja zdecydowałem kupić Biblię po grecku, którą mam. Zacząłem ją czytać po grecku, dlatego że rozmawiam po grecku, piszę, czytam, także porównałem z innymi Bibliami i powiem wam, że to jest 99% dokładne, wspaniałe przetłumaczenia. Nie szukajcie igły, jak to się... Nie róbcie z igły widły. Okay. Oczywiście mamy szukać prawdy, ale ja to przetestowałem. Mm-hmm. Nie kłóćmy się o malutkie rzeczy, skoncentrujmy się o całokształcie, tak? Podnieśmy głowę z nadziemi i spójrzmy w koło. Tak, no... To, że na przykład nie pisze planeta, ale pisze okrągły obiekt potężny, tak, który jest w ogniu, który się pali, który jest okryty siarką, czy jest w siarce, czy wiadomo o co chodzi. A także no to jest moja odpowiedź dla tego brata. Także no, chcę powiedzieć, że to sprawdziłem po prostu z greką i naprawdę nie róbmy paranoi z tego. Mam jeszcze dwa pytania, właściwie komentarze, a jedno pytanie. Sylwestra Szefer. Zygi, bardzo dziękuję za drugą część wywiadu z Dawidem. Super prowadzenie, czuję się dobrą energię pomiędzy rozmówcami. Aresztowanie za dokarmianie głodnych i pomoc bezdomnym w Calgary niewiarygodne, jak trzeba być złym, żeby karać za czynione dobro ze Słowem Bożym. To jakby w Polsce aresztować owsiaka i karać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy za dobro czynione społeczeństwu, a które to rząd powinien czynić, wyposażając sprzęt medyczny, służbę zdrowia. Kanada ma już wybudowane, czekające obozy koncentracyjne. Na kogo? To zapowiedź wojny. Boże, czy widzisz to zło i nie grzmisz? Tak. Nie ma tutaj pytania w tym, ale możemy to skomentować. No tak, to było, jak ma na imię? Sylwestra. Sylwestra, masz rację, są obozy koncentracyjne, przepraszam, mówię per ty. No, jesteśmy rodziną. Jesteśmy u siebie, tak. Także są obozy koncentracyjne wybudowane, w samej Albercie są już trzy FEMA kampy,
które są już tutaj od, ja już o tym mówię, prawie 15 lat. Na co one są? Dlaczego tory kolejowe idą w tamtą stronę? Dlaczego słyszałem, była osoba, którą znam, polowała niedaleko tego miejsca, że płoty są tak ustawione, że te druty kolczaste nie idą na zewnątrz, żeby się dostać do środka, żeby się nie można dostać do środka, są do wewnątrz. Żeby się nie można było wydostać. Dokładnie. Mhm. Widział jakieś budynki z kominem, jakieś takie rzeczy. No, ja urodziłem się w Knurowie, tak jak ty. Jesteśmy niedaleko Auschwitz, prawda? To jest dosłownie rzut beretem, także jak już małe dziecko ze szkołą gdzieś tam byliśmy w tym Auschwitz, I od razu dla mnie to są takie porównania, prawda? No komory gazowe i oczywiście krematoria, tak? Tak, także... a propos, wiesz, Auschwitz, miałem taką przygodę, kiedy była ochrzczona moja wnuczka, tutaj urodzona w San Antonio, to jej chrzestnym został jeden z, nie będę mówił nazwiska, nie chcę go wciągać w to, ale jeden z pisarzy amerykańskich, który pisał o II wojnie światowej wiele książek, o nazistach, ale nigdy nie był w Europie, nigdy nie był w Polsce i nie widział tego na własne oczy. I przy okazji tego chrztu w Polsce pojechał tam i poprosił mnie, żebym go zawiózł i do Auschwitz, i do Brzezinki. Po zwiedzeniu Auschwitz nie był już w stanie pojechać do Brzezinki i powiedział takie słowa: nawet nie wiem, o czym pisałem. To fakty są bardziej przerażające niż to, co ja myślałem. Tak. Także słuchajcie, miejmy to cały czas z tyłu głowy, że to nie jest już tylko historia. To nie jest tylko historia. Musimy być bardzo czujni, bo to może się wydarzyć znów. Tak, to się dzieje na naszych oczach. Wczoraj w kościele taki starszy człowiek, którego bardzo szanuję, mówi: zobacz, idzie Czwarta Rzesza i ludzie śpią. No niesamowite czasy. Coś tam jeszcze miałem się odnieść do jeszcze jednej rzeczy. Mam ostatnie pytanie. Siostra. Pseudonim Grander Fan Club. Pisze tak. Kościół katolicki często twierdzi, że człowiek musi wierzyć, by być zbawionym. Ale czy puste słowa o podążaniu za Chrystusem są kluczem do uzdrowienia duszy i uwolnienia się od zła? Bo czy człowiek, który mówi, że nie jest wierzący, ale jest pracowity, uczciwy, chętny do czynienia dobra, działający zgodnie z przykazaniami, nie jest kochany przez Boga? Czyż nie działa w imię Chrystusa? Już dawno wstąpił na ścieżkę bliską Bogu i doświadcza Jego miłości. Jakbyś się odniósł do tego? No to jest tak jakby takie pomieszanie troszeczkę, tak? No to jest to lekki chaos i odniosę się do tego tak. No nie można, to jest tak jak poznaje się tą osobę życia, tak, tą miłość, tak, i opisany jest jej charakter, jej doznania, jej historia w tej księdze. Ale ja powiem tak, wiesz co, kocham cię, ale ja tego nie przeczytam, ja tego nie będę szanował, co to jest napisane. W sumie tu jest kontrakt pewien, ale przecież się kochamy. Mhm. No tak to nie działa. Wiara, Paweł mówi, bez czynów jest martwa. Jest martwa, także wielu ludzi, ja pamiętam w szkole w Polsce, przecież chodziło się na tą religię, za co Bogu dziękuję, naprawdę, bo żyliśmy w komunizmie, tak? A jednak przez tych ludzi tam, przez klery, tak, przez księży, przez zakonnicy, jednak to Słowo Boże jakoś tam było, dalej przenikało do nas, tak? Ale pamiętam, przecież w klasie dostawaliśmy karteczki i bodajże to było co roku. Jakiej wiary jesteś? Jedno pytanie było, coś takiego, co sobie przypominam. I było, że cała klasa napisała: katolik, ale nie praktykujący. Mm-hmm. I to było coś takiego cool. Mm-hmm. Nie? No właśnie, to nie było cool, prawda? To ta hipokryzja, tak? Hipokryzja.
No niestety. Ja bym to odwrócił. Czy nie myślisz, że właśnie taki człowiek, który postępuje zgodnie z przykazaniami boskimi i robi to wszystko, co w tych przykazaniach jest, ale nie jest związany blisko z żadną nominacją, jest prawdziwym wierzącym? Tak. No może źle zrozumiałem pytanie, tylko że tam było jakby dwie sprzeczności. Tak. Pierwsza forma pytania była kontra drugiej formie. Tak, i bo teraz tu chodzi o to, czy puste słowa o podążaniu za Chrystusem nie stanowią zbawienia. No tak, nie tak. Puste słowa to jest... Bez czynów. No tak, to jest martwa wiara. Martwa wiara, tak. Jezus powiedział przecież w wielu przypowiedniach, że co robisz ze swoimi talentami? Czy rozmnożyłeś pieniądze, które ci dałem? Talenty, które ci dałem? Tak. I także, no wiadomo, że przynależność do jakiejkolwiek mafii, ja to mówię gangu, dlatego jestem przeciwko denominacji. Uważam, że chrześcijanie powinni się złączyć tak, jak Chrystus nakazał i pragnie. Dlatego każda zorganizowana niestety instytucja prędzej czy później tworzą się gangi i mafie, tak? I po prostu, gdzie pieniądze zaczynają rządzić, po prostu jest korupcja. I to się stało z Watykanem, to się stało z Kościołem prawosławnym, to się stało z protestantyzmem, z denominacjami tutaj, gdzie 98% kościołów w Kanadzie jest zamknięte. Pozamykali się jak szczury, zamiast wychwalać Boga żywego, mieli szansę, żeby stanąć, wybrali iść na kompromis i uważam, że Bóg tego tak nie zostawi. Ważne słowa, Dawidzie. Twój brat jest dzisiaj w Stanach Zjednoczonych. To są wszystko dla mnie znaki, które się tworzą na naszych oczach. Jest Independent Day, twój brat w Stanach Zjednoczonych. Ma rally, które budzi ludzi w Stanach Zjednoczonych i my obserwując, podążając za Arturem, widzimy tych obudzonych również, bo to dla mnie to jest taki obraz, jakby leciała wielka ognista kula przez ten świat i mówiła ludziom, co się dzieje, a za nią jest ta smuga tych ludzi, którzy się budzą. I my to dzisiaj widzimy, ale zło nie odpuszcza. W tym tygodniu odbyła się rozprawa sądowa, w której Artur uczestniczył online. Czy ty byłeś na tej rozprawie? Powiedz kilka słów o tej rozprawie i jakie są jej skutki. Tak, obydwoje byliśmy na rozprawie. Artur już ma razem 26 mandatów, ja mam 3 mandaty. Artur stał przed sędziem już 3 razy, ja 2 razy. Także co mogę powiedzieć o tej pseudosprawie sądowej, dlatego że to nie było w budynku, tylko na Zoom czacie, normalnie na komputerze. Po prostu Muppet Show, cyrk. Cyrk, jak to się mówi po angielsku, mockery of justice, bezprawie. Zostaliśmy skazani za to, że nakłanialiśmy ludzi do przychodzenia do kościoła. Nakaz był sędziego oczywiście na całym kraju, w ogóle co się na świecie dzieje, tak, że kościoły mają być pozamykane, a jeżeli mają być otwarte, to ma być tam 5 osób czy kilka osób tylko, gdzie super markety, gdzie meczety, gdzie synagogi, wszystko było otwarte, mamy te nagrania, gdzie setki, czasami tysiące ludzi się co piątek spotykało i mamy nawet nagrania, że policja pomaga ludziom wjeżdżać na parkingi do meczetów. No ale wiadomo, to jest wojna przeciwko Chrystusowi, przeciwko chrześcijaństwu. Chcą zniszczyć chrześcijaństwo w Kanadzie. Dlatego myślę, że te obozy koncentracyjne jest nie tylko dla patriotów, ale chrześcijan wybudowane. Także takim symbolem, Dawidzie, jest obrazek, który mnie
powalił na kolana, jak zobaczyłem, że pomnik kościoła odwróconego, stojącego dachem na placu, jest symbolem zniewolenia chrześcijaństwa. Pomnik kościoła, nie pamiętam w jakim mieście to jest, czy to jest Toronto? Nie, mamy w Calgary tutaj też. W Calgary. Odwrócone do góry nogami, tak. To jest szatańskie. To jest szatańskie, to jest symbol oczywiście nowego porządku światowego. Chcą zniszczyć chrześcijaństwo i co się dzieje ostatnio, po prostu, może wrócę do tej sprawy sądowej. Zostaliśmy skazani, mi grozi 2 lata więzienia, Arturowi grożą 4 lata więzienia za to, że mieliśmy kościół otwarty, że się nie zgadzamy z taką rzeczą jak jedno prawo dla ciebie, jedno prawo dla mnie. Po prostu my chcemy być traktowani tak jak reszta społeczeństwa. Jesteśmy w cudzysłowie szczerzeni konstytucją. Tu się nazywa Charter of Rights and Freedoms and a Bill of Rights. Mhm. Oczywiście to, co się stało na tej sprawie sądowej, sędzia zignorował ponad 100 lat tradycji i prawa legalnego, czyli zamiot pod dywan konstytucję, Bill of Rights, Charter of Rights and Freedoms, wszystko tak, jakby tego nie było. Mhm. I tylko wyciągnął to, że my nie posłuchaliśmy pseudo-boga sędziego, jednego i drugiego. Po prostu czyli pseudoprawa, bo stworzonego na prędce i niezgodnego z konstytucją. Tak, to jest w moich oczach to jest kryminalista. Powinien być aresztowany, powinien mu być odebrany mandat sędziego i powinien stanąć przed sądem, oczywiście. Dawidzie, dobrze, powiedziałeś takie słowa, że grozi nam, czyli to nie jest ostateczny wyrok, tak? 13, dziwna sprawa się stała, dlatego że ja nie mogłem uwierzyć, tak samo jak nasi prawnicy, którzy tam byli na tym subczacie, też nie mogli w to uwierzyć, że on powiedział coś takiego, zwrócił się do AHS, czyli tego reżimu medycznego, czyli prawnika, który reprezentuje ten reżim totalitarny medyczny i powiedział, no czy do 13 lipca możesz nam powiedzieć, co byście chcieli, czy chcielibyście, żeby poszli do więzienia, czy chcielibyście, żeby dostali mandaty, ukarani po prostu monetarnie, tak? To sędzia pyta się ich, mm-hmm. Po prostu masakra. Czyli 13 nasi prawnicy mają się dowiedzieć, co sobie totalitarny medyczny reżim życzy i 27 lipca ma być wydany ostateczny wyrok. Także mam 3 tygodnie, żeby przygotować się, mam 3 tygodnie, żeby przygotować Martę, żonę, troszeczkę tutaj jakoś przygotować nasze mieszkanie, dom, żeby to jakoś w razie... Ale zaraz, czekaj, a czy nie ma systemu odwoławczego? Odwołamy się, tylko że prawdopodobnie będzie to działać na zasadzie takiej, że jeżeli będzie więzienie, pójdziemy siedzieć. I dopiero się możesz odwoływać. Dokładnie. I wtedy nie wiadomo, ile mogą przytrzymać. Wiecie, no otworzyliśmy taką konfederację tutaj, gdzie 8 z nas startujemy w wyborach w tym roku. Także 6 z nas startuje na radnych miasta Calgary i 2 z nas startuje na burmistrza Calgary. Czyli ty i ty startujesz też, tak? Tak, jako radny miasta. Tak. I Piotr Kaznodzieja? Nie. 7 innych po prostu 7 z naszego kościoła. Stworzyliśmy konfederację i chcemy po prostu, żeby chociaż ludzie mieli ten wybór na tym głosie, że są ludzie, są patrioci, są ludzie, są chrześcijanie, którzy kochają judeochrześcijaństwo, tak? Także stworzyliśmy taki ruch,
No, ale jeden z kandydatów, Kevin J. Johnston, od prawie już półtora miesiąca siedzi w więzieniu bezprawnie, bezpodstawnie. Po prostu go zamknęli, dlatego że stał się takim namacalnym, jakby to powiedzieć, no stał się niebezpieczny do establishmentu. Mhm. Także wymyślili jakieś pseudo charges. Przepraszam, tyle lat za Polską, czasami mi te słowa umykają. Niby złamanie jakichś praw, gdzie w oczach prawa nie należy się nawet dzień w więzieniu, tak? Siedzi w maximum security prison, czyli w najcięższym więzieniu, tutaj w Riemann z Calgary. Ciekawą rzecz powiedział, bo zaaresztowali go 300 kilometrów stąd w mieście, wrzucili go do ciężkiego więzienia od razu, 23,5 godziny jest zamknięty w celi. Wow. Także traktują go jak terrorystę. Cały czas prawnicy się odwołują od tego. Cały czas sędziowie zmieniają datę rozprawy. Dwa tygodnie. Czas mija. Wybory są w październiku. Także już dużo czasu nie zostało. Ale powiedział ciekawą rzecz. Mówi: Dawid, dowiedziałem się, że wybudowali 100 tysięcy stóp nowych cel w Albercie. 100 tysięcy stóp to jest, no ile to będzie na metry? Kawał ziemi. Ogromny kawał ziemi. Także w co wierzę, dlatego że jak mnie aresztowali z Arturem, wrzucili nas tutaj do właśnie cel na początku, na samym początku, które były nowiuszkie. Mhm. One wyglądały jak laboratorium dosłownie. Ja czułem się jak żaba na stole operacyjnym. Te światła były tak mocne, że nawet jak zamykałem oczy, no nie dało się po prostu, nie dało się. Musiałem ręką cały czas na tym cemencie mieć zasłonioną twarz. Także z Kanady nadchodzą bardzo, bardzo ekstremalnie trudne wieści. Ostatnio wypłynęła sprawa indiańskich dzieci, które zostały pochowane w szkołach, czy na terenie byłych szkół, czy obecnych szkół państwowych. I są tych grobów setki. I powiem ci tak, to jest rzecz, z którą musi się zmierzyć Kościół katolicki, ale jednocześnie dla mnie to jest też oznaka wywołania specjalnie w tej chwili tego tematu. Tak. Bo ja wiem, że o tej sprawie już oni wiedzą od wielu, wielu lat, że takie groby tam były. Natomiast wywołuje się go w tej chwili, żeby pokazać ludziom i uzasadnić atak na chrześcijan. To nie tylko Kościół katolicki ucierpi na tym. Ucierpią wszyscy chrześcijanie, żeby pokazać, jacy to źli ludzie. Ja nie chcę uwłaczać tym wszystkim ofiarom. Panie Boże, świeć nad ich duszą, dlatego że to były prawdopodobnie młode, niewinne ofiary, ale paskudne dla mnie jest wykorzystywanie tych ofiar do celów politycznych. No ale hola, inwestygacja polega na tym, że wydobywa się pewne rzeczy, robi się DNA, trwa to miesiące. Jeżeli ostatnio znajomych syn został zamordowany i powiedzieli, że przez COVID pół roku muszą czekać na dowody z sekcji zwłok. Pół roku. To zaraz, jeżeli oni znaleźli setki ciał w jednym miejscu, setki ciał w innym miejscu i oni od razu mówią, że ci księża nie mieli nic innego do roboty, tylko gwałcili i mordowali te dzieci, ja tu mówię weto. Ja mówię, coś to jest nie tak, niech zrobią inwestygację. Przecież wiadomo, że była influenza, wiadomo, że były choroby, te dzieci były w, no można to porównać jak takie,
internat, tak? Żyły prawdopodobnie w tych samych pokojach. Choroby, tak jak plamisty. Dur plamisty, to wtedy była bardzo mocna, związana z płucami. Gruźlica. Tak. Gruźlica. Gruźlica, gorączka plamista też, z tego co tam pamiętam. Były pewne choroby, które po prostu dziesiątkowały szczególnie populację indiańską, dlatego że my jako Europejczycy dealowaliśmy z tym. Już sobie jakoś ten organizm przez te tysiące lat czy setki lat mieliśmy styczność z tymi zarazami i one się odporniły. No niestety wiadomo, w Europie były prześladowania, w zachodniej Europie ludzie chcieli też nowego życia. Przypłynęli tutaj, no i wojna za wojną, wojna za wojną. Ja nie jestem za tym, że rząd kanadyjski odbierał dzieci komukolwiek. Jestem przeciwko temu. Myślę, że to było złe i z piekła rodem. Aczkolwiek, tak jak mówisz, bracie, to jest wszystko nagonka, żeby zabić, zabić chrześcijan. To już jest wojna. To już jest wojna. 10, tylko w jeden dzień 10 kościołów w samym Calgary zostało zdewastowanych i nie patrzą na to, czy to katolicki, czy to Mennonite, czy to protestancki, po prostu... Słuchaj, bardzo ważne teraz to, co mówisz dla mnie, bo ja czytam czat jednocześnie tutaj i widzę, że wiele takich wątpliwości, które mówią o tym, czy my powinniśmy... Czekaj, dokładnie chcę przeczytać to pytanie. Kubuś, Kubusik, czyli Dawid i Artur promują judeochrześcijaństwo. Czy my powinniśmy to popierać? Słuchajcie, w obliczu tego zagrożenia, które w tej chwili jest, te różnice nie mają znaczenia. To jest wojna. My jesteśmy na wojnie i nie ma znaczenia, czy ty dzisiaj jesteś katolikiem, prawosławnym, czy jesteś baptystą. To nie ma znaczenia dzisiaj. Ale mi się wydaje, że on nie rozumie, że Polska jest judeochrześcijańska, jest dlatego, że jest katolicka. Ale... Co to jest judeochrześcijaństwo? To jest religia oparta... Stary i Nowy Testament. Stary i Nowy Testament, dokładnie. No, Chrystus nie był Polakiem. Wiesz, ludziom tutaj słowo judeo kojarzy się w jednoznaczny sposób i dlatego nie mając tej wiedzy zaraz odrzucają, tak? Tak, tak, tak. I to jest właśnie brak takiej cierpliwości i po prostu no, edukacja. Patrzcie, co to jest. Tak samo słowo ekumenia. Ekumenia, ekumenizm. No, to jest z greki złączeni. Braterstwo takie, tak? Złączeni. No ja jestem za tym, bo Chrystus jest za tym. Mamy takich wrogów, że tutaj kościoły już kilka spłonęły doszczętnie w ostatnim tygodniu w Albercie kościoły. Palą wszystkie kościoły na wszystkich rezerwatach indiańskich. Mm-hmm. I wiesz, co jest najgorsze? Że zgadnij, kto tym ludziom pomaga. Nie mam pojęcia. Tylko chrześcijanie na tych rezerwatach. Zawozimy rocznie ciężarówki, dosłownie ciężarówki, ubrań, jedzenia, Pisma Święte. Jeszcze raz, powtórz to. Wy to robicie. Tak. Co się dzieje na ulicach? Już w piątek, jak byliśmy na ulicy, nie było akurat, ale w piątek, bo 4 razy w tygodniu karmimy bezdomnych, tak? W centrum. Już tam Indianie atakowali wolontariuszy. Także dzisiaj o 1:00 będziemy dalej karmić bezdomnych i nie wiem, czego się oczekiwać. Rząd to robi specjalnie. Karmimy Indian przeważnie, bo potężna populacja bezdomnych to są Indianie. Ja to obserwuję na waszych filmach, że tam się przejawiają właśnie bardzo dużo twarzy indiańskich. Tak, ale to są adykcje, to są narkomani, to są ludzie bez, no muszę to powiedzieć, no niestety, jeżeli nie mają Chrystusa, nie mają honoru. I to jest straszne, bo tutaj podajesz mu kanapkę, on może cię po prostu zadźgać. To jest chore, tak. To jest demoniczne. No niestety
nie jest ciekawie, nie myślę, że będzie lepiej, dlatego że widać, że ten rząd liberalny chce po prostu zabić. To jest bardzo ważne słowo. To już nie jest, że ograbić, to już nie jest, żeby tylko spacyfikować, zabić chrześcijan. Ja to widzę. Wiesz co? Jest stworzona sztuczna wojna. I wiesz co? To jest mocne, co mówisz, ale my nie możemy tutaj udawać, że tego nie widzimy, bo to jest wojna. Jednak chciałbym, może niekoniecznie dziś, ale może też nam się uda, jednak dać ludziom jakąś nadzieję, że w nas jest siła. Pytanie zadaję sobie sam sobie często, jak idę spać, to sobie zadaję pytanie, jak to zrobić. No przychodzi potem po czasie taka odpowiedź, no najpierw się pomódl i dostaniesz odpowiedź. I co ty byś powiedział ludziom dziś, jak odnaleźć nadzieję? Na pewno przestrzegaj to, co Bóg mówi, a Bóg mówi wyjdź. Jeżeli jako chrześcijanin brakuje ci tego ognia, jest to dlatego, że stałeś się martwym morzem. Mhm. Martwe morze, tam wlatują pewne źródła, ale nigdzie nie wychodzą. Jest to po prostu, idzie to w eter, tak? Odparowuje to wszystko. Bóg mówi o źródłach żywej wody, czyli to, co otrzymujesz, masz być tym źródłem, które daje. I wtedy ta woda, ta żywa woda oczyszcza się. Czyli pytanie mam takie, co ty chcesz od Boga? Chcesz miłosierdzia? Stań się miłosierny. Idź i zaprowadzaj te miłosierdzie. Chcesz prawdę? Idź i głoś prawdę. Bądź prawdą. Chcesz uzdrowienia? Idź i uzdrawiaj innych. Także, tak jak tutaj powracamy ponownie, wiara bez czynów jest kompletnie martwa. Nie łudź się, bo staniesz przed Bogiem i On powie, słuchaj, ja Ciebie nie znam. Ludzie umierali naokoło Twojego kościoła, a Ty po prostu wiernie siedziałeś na tym swoim krześle przez 40-50 lat. No sorry, Winnetu, ale Ty kompletnie nie zrozumiałeś, co ja do Ciebie mówię. Czyli Chrystus oczekuje pewnego zachowania. Jeżeli chcesz być tą kurą i siedzieć w tym, na tym swoim takim krzesełku, no to będziesz tylko kurą. Jeżeli chcesz być orłem, zacznij się zadawać z orłami. Ludźmi, którzy zrozumieli, że tu jest coś więcej, tu jest maraton. To jest to, co apostołowie zrozumieli, to jest maraton. Jeżeli ty nie dogonisz tego maratonu, to jest twoja sprawa, ale stracisz. Mhm. I w momencie, kiedy się wychodzi na ulicę, dostaje się ogień Ducha Świętego. I w momencie, kiedy się dostaje ten ogień, dostaje się też, jakby to się powiedzieć po angielsku, equipment, czyli Bóg wtedy da ci rzeczy, wyposaży cię. Tak, które wyposaży się w rzeczy, które ci będą potrzebne do walki tam na zewnątrz. Mhm. Da ci odwagę, da ci wypełnić się Duchem Świętym, dlatego że ty zdecydowałeś iść tą drogą, którą On nakazał. Kiedy chodzisz swoimi ścieżkami, nie oczekuj, żebyś był w ogniu. Tak to nie jest. Chcesz być lwem? Zadawaj się z lwami. No tak to po prostu działa. A propos lwów, zapytam cię, Dawidzie, co słychać u naszego lwa? Nie mieliśmy kontaktu z Arturem od 3 dni. Ostatni kontakt mieliśmy, kiedy nasza Ewelina Frichał sprawozdawała dla nas z Chicago. Co tam w tej chwili się dzieje? Czy masz jakieś wiadomości? Sekundeczkę tylko, bo mi bateria siada. Marta, weź, daj mi charger. Dziękuję. Co się dzieje tutaj z tym? Mhm. Ale my widzimy wszystko ok. Dziękuję. Ok? Jest ok. Co się dzieje z Arturem? Artur jest dzisiaj chyba w Tampa, Florida. Aha. W Tampie u tego kaznodziei. Ludzie, tyle tych nazwisk ostatnio. Ron Ron Brown, tak? Ron Brown, jest. Tak.
Także dzisiaj będą celebrować 4 lipca razem. Mieli 1 lipca celebrację niesamowitą Canada Day, dlatego że tutaj zostało to jakby zakazane celebrowanie. Także fajnie, bo tysiące kościołów się złączyło w Stanach Zjednoczonych i zdecydowali święcić ten dzień za Kanadyjczyków. Mm-hmm. Także dzisiaj jest wspaniały dzień. Na pewno będziecie mogli to obejrzeć na YouTubie. Także zachęcam. No cały czas coś się dzieje. Od rana do nocy jest akcja. Mm-hmm. Także mamy dosłownie 3 tygodnie, żeby, jak to się mówi, zamieszać tą całą zupę. I Artur to robi w Stanach Zjednoczonych i ja mam 3 tygodnie, żeby to zrobić w Kanadzie. Do werdyktu. Tego ci życzę, ażeby te wszystkie działania, które podejmujecie wspólnie z Arturem, miały konkretne owoce, dobre owoce. Dziękuję. Czy chciałbyś dodać coś na zakończenie tego dzisiejszego godzinnego spotkania? Masz jakieś przesłanie dla nas? No, słuchajcie, jeżeli nie powstaniecie, jeżeli nie wyjdziecie z tych domów, jeżeli nie wstaniecie z tego kauczu, tak, z tej kanapy, nie wygracie wolności. Nie wygracie wolności. Patrzcie na naszych przodków. Za każdym razem, kiedy wróg atakował, wsiadali na tego konia i bronili Rzeczypospolitej. I bronili Kościoła, bronili chrześcijaństwa. Ponownie w naszej historii Kościół, Chrystus, państwa są atakowane. I chcę was zachęcić, że to jest wasz czas. Wasz czas próby, to jest wasz czas. Pamiętajcie, że urodziliście się w tych czasach, ponieważ Bóg ma plan dla was. Wypełnijcie go. Dziękuję ci. Nie stójcie z tyłu, nie przyglądajcie się. Bądźmy jak kamienie rzucane na szaniec. Nie każdy to zrobi tak, jak potrafi. Tak. Dawidzie, bardzo ci dziękuję za dzisiejsze słowa. Przesyłam pozdrowienia dla ciebie i dla twojej żony, która pewnie jest tą ostoją. Tam gdzieś z tyłu słyszę, chyba obiad się szykuje. Śniadanie. Prześlij też pozdrowienia dla Artura, jeśli będzie taka możliwość. Jesteśmy z wami, łączmy się i do następnego razu. Dziękuję. Dobrego dnia z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.